Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 Universe Mode. Przed nami kolejny SmackDown, przedostatni już SmackDown przed Galą Vengeance i będziemy zaczynać od pojedynku one-on-one kobiet. W końcu Dakota Kai i Io Sky mają pasy. Naprawdę nie wiem, co się wydarzyło, ale w końcu i Io i Dakota mają te pasy, więc nie wiem, co się musiało zmienić, ale w końcu mają pasy. Tutaj razem wchodząc z Bayley. Bayley będzie walczyła tutaj w walce one-on-one na Gali Vengeance. Już teraz można zapowiedzieć dwa pojedynki. Po pierwsze będzie walka tag teamowa o pasy kobiet tag teamu. Tutaj będzie Dakota Kai i Io Sky. Walczyły będą z Alban Fire i Islam Dawn, więc taki pojedynek będzie mieli o pasy tag teamu kobiet. A Bayley, i teraz sobie może poczekajmy na jej rywalkę, bo ta rywalka też będzie częścią walki, więc to też właśnie lepiej, żeby ta jej rywalka tutaj wchodziła teraz do ringu. I jej rywalką jest Raquel Rodriguez, więc teraz można potwierdzić, że na Gali Vengeance zobaczymy Triple Threat o pas Women's Championship SmackDown. Mistrzyni Rhea Ripley będzie broniła w walce z właśnie Raquel i Bayley, więc taki Triple Threat zobaczymy na pay-per-view, więc te trzy zawodniczki będą walczyć o pas. Zobaczymy, która z nich da radę wygrać, a tutaj będziemy mieli walkę dwóch pretendentek do pasa, więc taki pojedynek tutaj zobaczymy. I możemy zaczynać dzisiejsze SmackDown. Raquel Rodriguez kontra Bayley w pojedynku one-on-one. Która z tych dwóch zawodniczek zgarnie zwycięstwo tuż przed ich... Możliwe, że dla Raquel bym powiedział, że najważniejszą walką w karierze, bo Bayley miała dużo takich pojedynków ważnych, bym powiedział, więc ciężko powiedzieć, żeby to był najważniejszy, ale na pewno dla Raquel bym powiedział, że to będzie jej najważniejszy pojedynek, bo ma szansę zdobyć pas Women's Championship. Ale na razie jeszcze tutaj musi sobie poradzić z Bayley. Wiadomo, że kto przegra, to naprawdę nic mu się nie stanie, bo no nie zostanie wyrzucony z tego pojedynku, ale i tak na pewno obydwie zawodniczki chcą wygrać ten pojedynek zaraz przed walką o pas. A Rhea Ripley może sobie spokojnie odpoczywać i patrzeć na to, co tutaj się będzie oczywiście działo. No i będzie liczyła pewnie, że żeby dwie zawodniczki będą walczyły jak najdłużej, żeby któraś może potencjalnie albo obydwie nawet doznały urazu. Żeby oczywiście ta obrona pasa była nawet jeszcze bardziej łatwa, choć na pewno nie będzie, bo jednak walki Triple Threat to nawet właśnie możliwe, że na pay-per-view, załóżmy, nie wiem, Bayley przypnie przed Raquel i w taki sposób Rhea Ripley traci pas. Więc właśnie to jest najgorsze dla mistrzyni mistrza w takich pojedynkach Triple Threat, Fatal 4-Way lub jeszcze więcej, jak jest osób. Elbow drop jeszcze od Bayley teraz. Irish Whip i Raquel Rodriguez wypada z ringu teraz. Bayley zaraz za nią tutaj biegnie. I jeszcze Double Extend nie ma tutaj, bo jest kontra i potężny Big Boot od Raquel Rodriguez poza ringiem. I jeszcze Elbow Drop dorzucamy tutaj. I jeszcze jeden Elbow Drop i chyba będzie trzeci. Czy to jest ostatni? To jest ostatni Elbow Drop wykonany tutaj Raquel Rodriguez. Powerbomb. Chyba nie jest skontrowany ten Powerbomb. Tak, więc Powerbomb na stół komentatorski, choć oczywiście stół nie jest zniszczony. Raquel wraca do ringu, mamy już 5, oczywiście Bayley wróci na czas, już teraz szybko wstaje tutaj. Sędzia to niestety troszeczkę przeszkadza. Właśnie, ale dobra, udało się skontrować, close'a jednak nie udało się trafić, bo to Bayley kontruje i robi German suplexa. Kontra, ważna kontra od Raquel. I kontra znowu od Bayley. Mamy na pewno ciekawy pojedynek na sam początek. To jest równy pojedynek, bym powiedział, że obie zawodniczki są na dość podobnym poziomie, więc zobaczymy, która z nich da radę wygrać. Kolejna kontra i teraz pora na powerbomba chyba, jeśli dobrze pamiętam. Choć nie, to nie będzie powerbomb, tylko właśnie to będzie ta signatura, która nie wiem jak się nazywa tutaj, ale teraz będzie powerbomb, jeśli dobrze pamiętam, jako finisher. Choć w narożniku też mamy ruch to naprawdę taki, który mamy jako finisher. I teraz długo jest tutaj wyniesiona w górę Bayley i mamy przypięcie, żeby nie było tylko rope breaku, nie ma rope breaku, więc jest przypięcie. Bayley chyba użyje rezyliencji, nie używa nawet rezyliencji, więc to są dość spore problemy. Bo to oznacza, że Raquel Rodriguez tak naprawdę pewnie będzie musiała dwa razy przypinać Bayley. Jeszcze raz, żeby użyła rezyliencji, a drugi raz, żeby tak naprawdę wygrać. Ten ruch jest mega łatwy do skontrowania. Ten Bayley to Bayley ruch jest mega łatwy do skontrowania. A wolałbym sobie tak właśnie się dowiedzieć nawet. Przypomnieć sobie. To jest Gory Slam, to jest signatura, a te Hanabomb, te Hanabomb chyba zgaduję. Tak, to będzie właśnie, to będzie ten... ten właśnie powerbomb taki, który jest właśnie pewnie to jest Tehana Bomb, bo zakładam, że to jest, no na pewno to jest chyba nazwa takiego z języka takiego hiszpańskiego, więc tak, tam właśnie by się pewnie to tak wymawiało. Teraz Bayley wyrzuca Raquel Rodriguez z ringu. Bayley idzie za Raquel, gdyby tutaj
Nie wiem, na przykład był finisher, to bym żył nie po atak, a instant recovery, ale nie będę na razie tego momentu nam sobie tutaj psuł. Bo jest coraz bliżej już signature, więc za chwilę Raquel po raz kolejny Gory Slam będzie mogła zrobić i próbować. Potem jeszcze zrobić TH na bomb po raz kolejny i wygrać na ten pojedynek, jeśli wszystko jej dobrze tutaj pójdzie. Jeszcze raz świetny closing. Bailey myślała, że ją skontrowała, ale tym razem Raquel jeszcze właśnie dała radę zrobić clothesline tutaj w tył głowy Bailey. Bailey jest wrzucana do ringu. I teraz chyba mamy właśnie do zrobienia, nie wiem, czy nawet nie mamy w narożniku właśnie drugą sygnaturę, jeśli dobrze pamiętam, jeśli tam dobrze patrzyłem, choć teraz do narożnika nie poszła Bailey. Ale teraz pójdzie, mam nadzieję. Teraz wycelujemy, dobra, teraz się uda wycelować. I teraz będzie sygnatura, więc uderzenie forearmem i jeszcze będzie właśnie ta sygnatura druga w wykonaniu Raquel. W sumie czemu nie? Można próbować przypinać, choć teraz i tak nie przypniemy, bo oczywiście, że tutaj musiała... No spodziewałem się, że tak będzie, Dakota Kai przeszkadza tutaj, ale nie ukrywam, że się nie dziwię szczerze. Spodziewałem się, że coś takiego się może tutaj wydarzyć. Kontra Bailey. Kontra teraz Raquel, Big Boot, niecelny. Irish Whip, odbicie od Lin i jeszcze Luther's Press i Bailey. Tak, Bailey ma Rose Plant do zrobienia, więc musimy na to uważać zdecydowanie. Kontra. I teraz pora na Tejana Bomb po raz kolejny. I mamy na środku ringu, jest przypięcie. Tym razem Bailey musi użyć swojego resiliency. I to się właśnie dzieje. Na pewno najlepszą zawodniczką, najlepiej tak naprawdę dla Rhea Ripley jest, jak ten pojedynek się toczy tak naprawdę, bo Bailey już dużo przyjęła, Raquel musi się tutaj namęczyć, żeby wygrać, a Rhea może sobie odpoczywać i patrzeć tylko na ten pojedynek. Choć możliwe, że ją zobaczymy na ostatnim SmackDown przed Galą Vengeance, bo to na pewno nie jest powiedziane, że jej nie zobaczymy. Bailey cały czas próbuje przejść do Rose Plant, jeśli dobrze widzę, ale jeśli nie udaje cały czas, kolejny raz German Suplex, Raquel wypada z ringu. Bailey będzie próbowała zrobić jakiś ruch z samej góry, co będzie kombinowała. Swanton Bomb ma Bailey, tego się bym nigdy nie spodziewał, że Bailey ma w swoim movesecie Swanton Bomb. No ale jakby to trafiło, to byłoby to świetne, choć źle się to dla niej skończyło, bo wylądowała tutaj na ziemi. Teraz Reverse Power Bomb, wykonuje Raquel Rodriguez i Yoskai. Ma szczęście, że nie mogę właśnie tutaj zaatakować, bo jak klikam analogiem, to nie mogłem przełączyć się na nią, bo myślę, żeby dostała jakiegoś Big Boota, bo jakby był jakiś inny może ruch. Raquel czeka w ringu. Bailey będzie musiała za niedługo wstawać, jeśli chce wygrać ten pojedynek. Mamy 5 już. Wyliczyłem przez sędziego. Bailey wraca do ringu. I tym razem próbowała zrobić, ale znowu jej się nie udało. Clothesline wykonają Raquel. I to może być koniec tego pojedynku. Dakota robi tam distraction, takie próbuje przeszkodzić, ale jej się to nie uda. Bo teraz po raz kolejny robimy finisher Raquel i chyba po raz ostatni, do 3 razy sztuka. Mamy przypięcie, jeśli tam nic nie będą przeszkadzać, mamy 2 i mamy 3. Raquel wygrywa pojedynek z Bailey. Fajny opener, na pewno ciekawy pojedynek, ciężki do wygrania, ale udało się, Raquel wygrywa. I teraz Raquel na pewno po takim ważnym zwycięstwie tym bardziej czuje się pewna i czuje się na tyle pewna, że może wygrać nawet pas. Zobaczymy, czy to się wydarzy na gali Vengeance, a przynajmniej teraz drugi pojedynek na dzisiejszym SmackDown. I teraz pora na drugi pojedynek i w tym drugim pojedynku na SmackDown zobaczymy Fina Balora, który wydaje mi się, że nie wiem, czy nie będzie wchodził, tak, będzie chyba wchodził po raz pierwszy z tym pasem, bo właśnie on wygrał, Demon Balor wygrał tak naprawdę pas Intercontinental na gali, ale teraz oczywiście już Balor wchodzi tutaj, jako Finn Balor po prostu wchodzi z tym pasem, który będzie bronił, bo będzie bronił ten pas na Vengeance. Tam zawalczy z Carmelo Hayesem, który wygrał Battle Royale, więc to na pewno już sama myśl tego pojedynku naprawdę, to musi być mocne starcie, musi być świetny pojedynek. Może nawet to być pojedynek, który tak skradnie show, pomimo że to nie będzie main event, to może to być pojedynek, który skradnie show. Balor kontra Carmelo Hayes, no to będzie naprawdę niesamowite starcie i zobaczymy, który z tych dwóch wyjdzie jako zwycięzca i który z nich będzie mistrzem Intercontinental. Dzisiaj Balor ma pojedynek ostatni taki przed obroną pasa, będzie miał pojedynek one on one. I zobaczymy jego rywala, z którym mógł się zmierzyć już wcześniej, ale nie było mu to dane. Jego rywalem będzie Tommaso Ciampa. Nie było mu to dane, bo Carmelo Hayes pokonał Ciampę w pierwszej rundzie i Balor właśnie zmierzył się z Carmelo Hayesem w półfinale tego turnieju Pass Intercontinental, więc jeśli by to Carmelo Hayes przegrał, to właśnie już z Ciampą by się zmierzył. Tak, to pierwszy raz się będą mierzyć w tym sezonie ze sobą. Też na pewno ciekawy będzie pojedynek Hayesa i Balora, bo to jest właśnie rewanż za półfinał tego turnieju. Więc zobaczymy, czy tym razem Carmelo Hayes da radę wygrać, czy jednak Balor
Balor da radę właśnie dwa razy już pokonać Carmelo Hayesa w tym sezonie i możemy zaczynać pojedynek Finn Balor kontra Tommaso Ciampa. Tommaso świetnie zaczyna od kolana tutaj. I teraz jeszcze slap w jego wykonaniu i jeszcze tutaj próba uszkodzenia nogi Balora, próba uszkodzenia tutaj nogi mistrza. Kontra Balora, to jest dobry moment na kontrę, tylko, a jednak nie, już myślałem, że już Balor nic nie zdąży zrobić, ale jednak dał radę Pele Kick tutaj trafić. I to będzie jeszcze White Noise w wykonaniu Tommaso Ciampy. I mamy szybkie przypięcie, nie dziwię się, bo White Noise to jest ruch, którym wygrywał często pojedynki swojego czasu Sheamus, więc nie dziwię się, że próbował po tym przypiąć. Kolano jeszcze teraz od Ciampy. Uderzenia od Balora i jeszcze piękny forearm. I jeszcze teraz już nic, bo jest teraz kontra. A za to znowu kontra od Balora. I teraz forearm po raz kolejny. Kontra od Ciampy. Snap suplex skontrowany, więc kolejna kontra. Kontra za kontrę tutaj na samym początku. Dynamiczny początek tego pojedynku. Jeszcze tutaj uderzenie prosto w nogę. Teraz próbujemy zrobić to, co przedtem próbowałem, ale nie udało się. I znowu kontra. I kolejna kontra. I czy tym razem się uda? Tym razem się w końcu udało zrobić tutaj ruch właśnie na linach. Balor jest coraz bliżej sygnatury, którą będzie już mógł za chwilę zrobić. I będzie miał okazję zrobić już lift inverted DDT, gdy tylko nie skontruje tego Ciampa. I nie kontruje Ciampa, więc mamy lift inverted DDT w wykonaniu Fina Balora. I to teraz jest moment też na 1916 i mistrz Intercontinental może w tak szybki sposób wygrać swój pojedynek, chyba że Ciampa nie może skontrolować, bo jest stan, więc mamy 1916 tutaj i mamy przypięcie. Ciampa powinien użyć swojego resiliency, tak zakładam. Mamy dwa i Ciampa używa resiliency, tak, więc Ciampa już teraz wydaje się, że następne przypięcie może się skończyć dla niego też tak, że kończy się dla niego walka tak naprawdę. Dropkick niecelny. Teraz kontra i tym razem dropkick może. Choć na razie jednak nie, wrzucony jest Ciampa do narożnika tutaj, do narożnika i teraz jeszcze go bierzemy na górę i co zrobimy? Nic nie zrobimy, bo Ciampa kontruje, ale kolejna kontra za to od Balora. Balor jest naprawdę w niesamowitej dyspozycji dzisiaj. Nie daje dużo czasu tutaj Ciampie na prowadzenie tego pojedynku, tylko praktycznie za każdym razem jak tylko Ciampa prowadzi przez chwilę, to znajdzie Balor tutaj kontrę. Kolejne przypięcie, ale kolejny raz wątpię, żeby to był koniec tego pojedynku. I to nie jest koniec tego pojedynku, tylko jedno było wyliczone, jeden, tylko one count taki był wyliczony. Kolejne kopnięcie od Balora, ta jednak jest kontra w końcu. Standing dropkick. I kontra znowu od Balora, łatwa kontra znowu od Balora, choć znowu kontra od Ciampy. Na pewno fajnie się ogląda ten pojedynek, bo jest naprawdę nie z jednej strony cały czas. Praktycznie właśnie co jakiś czas jest ta kontra, albo jest taka naprawdę wymiana kontr. Wiadomo, że Balor jest bliżej zwycięstwa, a i tak nie powiedziałbym, że to jest jakaś dominacja w jego wykonaniu. Kolejna kontra i teraz jest w perfekcyjnym miejscu akurat Ciampa, gdyby nie skontrował. I znowu kontra. I tym razem nie kontruje Ciampa. Tym razem zobaczymy, czy nie skontruje. Będzie tutaj dropkick i będzie rzucony Ciampa prosto w narożnik. I teraz to jest moment dla Balora. Jest stunt Ciampa, więc to jest koniec dla Tommaso Ciampy. Coup de grâce, trafiamy. I to jest przypięcie, to musi być koniec tego pojedynku. Mamy jeden, mamy dwa i mamy trzy. Finn Balor wygrywa pojedynek, który właśnie może nie trwał aż tak długo jak poprzedni pojedynek, jak opener. Może nie był aż tak samo niesamowity, ale naprawdę mi się to fajnie oglądało. Był mega dynamiczny pojedynek, kontra za kontra, fajne to było starcie. Ale to Balor ostatecznie wygrywa i wygrywa właśnie drugie starcie. Przed nami już teraz tylko main event dzisiejszego SmackDown. I przed nami main event dzisiejszego SmackDown i w main evencie SmackDown zobaczymy pretendenta do pasa World Heavyweight Championship, czyli Edge'a. Edge wygrał Fatal 4-Way 2 tygodnie temu z Ciną, jeśli dobrze pamiętam, był tam też Santos Escobar. I ostatnia osoba, która tam jeszcze była właśnie, nie wiem czemu nie mogę sobie przypomnieć, czy tam był? Nie pamiętam, czy tam był Sheamus chyba? Tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, że tam był Sheamus. Właśnie nie wiem czemu jakoś nie mogę tego zapamiętać, no ale mniejsza z tym. Edge wygrał Fatal 4-Way i dzięki temu zmierzy się z Cody Rhodesem o pas na gali Vengeance w main evencie. W main evencie w sumie chyba nie, bo jeśli dobrze pamiętam, właśnie main eventy są na zmianę. Raw i SmackDown mają na zmianę, żeby było sprawiedliwie, a ostatni main event był SmackDown, bo to była walka o pas, o walizkę SmackDown, więc teraz to Raw będzie miał main event, więc to będzie prawdopodobnie w koło main evencie zakładam. I rywalem dzisiejszym Edge'a będzie zawodnik, który właśnie prawdopodobnie zmierzył się
w tym Fatal 4, jeśli dobrze pamiętam wszystko, bo właśnie wydaje mi się, że ta osoba była, ale no znowu nie pamiętam właśnie, czy jednak był, czy nie. No ale jego rywalem będzie Sheamus, więc ma dość ciężkiego rywala, byłego mistrza World Heavyweight. Akurat oni ze sobą jakieś rywalizacje nie przypominam sobie, żeby mieli tak naprawdę. Wydaje mi się, że oni nie mieli zbytnio. Sheamus tam prawie pod końcówkę, on jak zadebiutował, to był 2009 rok, więc to już była gdzieś końcówka kariery Edge'a. I Sheamus naprawdę bardziej był na Raw, wydaje mi się, a Edge na SmackDown, bo Edge był bardziej mistrzem World Heavyweight, a Sheamus bardziej tam walczył z mistrzami WWE, tam m.in. wygrał z Ciną, wygrał chyba też takiego Fatal 4-Way jakieś, więc wygrał ten pas, ale właśnie z Edge'em zbytnio nie mieli rywalizacji, więc nie mieli tak dużo razy jakichś tak potencjalnych walk. Ale teraz za to walczą z sobą, Edge kontra Sheamus w main evencie dzisiejszego SmackDown. Zobaczymy, czy właśnie zwycięstwo tutaj Edge'a będzie, czy nie będzie. Zaraz przed galą. Cody Rhodes akurat miał walkę na poprzednim SmackDown, on tam walczył z Rey Mysterio, na pewno fajny pojedynek. Też zakończył oczywiście podaniem sobie ręki, bo jednak to można było się w sumie spodziewać, że szacunek pomiędzy Cody'm a Rey'em jest dość duży. Tutaj myślę, że też pomiędzy tymi dwoma jest, ale nie wiem, czy będziemy takie sceny widzieli. Tak naprawdę na razie na pewno możemy się skupić na tym pojedynku, teraz Sheamus z uderzeniem. I jeszcze jest Edge wyrzucony. Teraz kontra, ważna kontra Edge'a. Edge wraca do ringu, ale tu jednak wyłapie go od razu Sheamus i teraz będzie rzucony o ziemię. O, no nie, to była próba submissionu, to ciekawe na pewno. Nie spodziewałem się, że będzie to robił, ale jakimś cudem miał tam row breaka, choć nie wiem jak, ale miał jakimś cudem tam row breaka Sheamus, nie Sheamus, tylko Edge. Jeszcze kolejne uderzenia. To na pewno jest taki moment, w którym to Sheamus sobie radzi lepiej w tym pojedynku. Podnosi teraz swojego rywala Sheamus i to jest moment dla Edge'a na kontrę. I może teraz Edge zacznie właśnie wyglądać tutaj lepiej w tym pojedynku, choć teraz już szybko elbow drop jego skontrowany. Ale teraz... teraz Edge robi elbow dropa. I jeszcze teraz świetny senton w wykonaniu Edge'a, pięknie to zrobił. Elbow drop, jeszcze jeden od Edge'a. Tutaj mamy walkę teraz poza ringiem, może coś właśnie tutaj użyjmy tak naprawdę coś, co jest poza ringiem, czyli na przykład te właśnie barykady. I jeszcze do tego dołożymy szybkie DDT, świetnie. Edge teraz będzie próbował robić powerbomba, spróbujemy zrobić, nie uda się niestety, bo Sheamus kontruje, niestety. Kontra wykonania Sheamusa. Nie mam niestety tutaj opcji na kontrolę, skontrowałem i jest rzucony Edge tutaj na barykadę. Mamy już 7 liczone tutaj, więc trzeba wracać do ringu właśnie. Sheamus to robi, Sheamus wraca tutaj do ringu. Świetnie, teraz Edge, to była ważna kontra, bo teraz mamy szansę na Ejection, czyli na signaturę, więc Ejection. I mamy Ejection w wykonaniu Edge'a, więc po Ejection oczywiście jest pora na Spear'a, więc zobaczymy, czy Edge da radę trafić Spear, czy w narożniku, właśnie tutaj z narożnika rozpęd. Edge trafia Spear'a tutaj, choć Resilience i ma Sheamus, więc na pewno to nie jest koniec tego pojedynku, ale już jednego Spear'a dzisiaj Edge trafił, ale Sheamus oczywiście wstaje, nie dziwię się, bo jednak jak miał Resilience, jak zobaczyłem, że miał Resilience, no to już wiedziałem, że to nie będzie koniec tego pojedynku, ale na pewno Edge jest bliżej do wygrania, to na pewno. Środkowa lina teraz i Edge ze środkowej liny, elbow drop, który jest niecelny, trafia tutaj na ziemię, trafia tutaj w ring tak naprawdę, krótko mówiąc. Teraz Sheamus, co on kombinuje, będzie kontra, jest kontra od Edge'a, może jeszcze będzie reverse DDT, jednak nie będzie tutaj żadnego takiego ruchu, za to teraz będzie powerbomb, tak, to będzie sit out powerbomb i robi to właśnie w tym momencie Edge, sit out powerbomb na Sheamus, jeszcze do tego mamy tutaj elbow dropa. Kolejny ruch właśnie, którego nie wiem, czemu nie mogę zapamiętać. Muszę w sumie, chyba muszę naprawdę sobie sprawdzić, żeby właśnie dla pamięci swojej mieć to właśnie już w głowie. Bo myślę, że jak zobaczę, jak sobie przypomnę, jak się nazywał dokładnie ten ruch, no to już nie zapomnę go. I jeszcze raz kolano, i jeszcze jedno kolano Sheamusa, i jeszcze trzecie. Teraz nie wiem, coś mu chyba tam mówił Edge'owi, nie mam pojęcia, co on robił w tym momencie. Mogliśmy zrobić pozum atak, ale teraz kolano przepuszczone przez Sheamusa, przez Edge'a znaczy.
Kopnięcie w głowę i jeszcze kopnięcie tutaj prosto w brzuch Sheamusa albo w klatkę piersiową, nawet nie widziałem dokładnie gdzie trafił, gdzie tam właśnie trafił Edge. Czy to będzie po raz kolejny suplex? To miał być chyba suplex, ale będzie kontra, tak, będzie kontra przez tutaj Sheamusa i prosto w nogę uderza tutaj Sheamus. I jeszcze teraz próbował kopnięcie, ale nie trafił. Jeśli dobrze pamiętam, to Edge ma chyba, teraz kontra Sheamusa, Edge ma chyba running finisher, czyli właśnie na przykład mogę nie z narożnika zrobić tego spira, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze byłoby, tak było. Ta szansa na kickout i prawdopodobnie będziemy mieli prawie już sygnaturę. Nie mamy już całkiem sygnatury, ale prawie mamy sygnaturę. Nie trafia tutaj Edge, więc nie Edge, tylko Sheamus nie trafia. To może być duży błąd dla niego. Ejection po raz drugi w dzisiejszym pojedynku i mamy ejection po raz drugi. I teraz właśnie, jeśli dobrze pamiętam, czy dobrze pamiętam, że tak było. I teraz Spear mam od Edge'a, więc dobrze pamiętałem, mamy Spira drugiego w tym pojedynku. 1, 2 i 3, Edge wygrywa ten pojedynek i Edge zwycięża. Możliwe, że swój ostatni pojedynek przed Vengeance i właśnie propos Vengeance. Mamy Cody'ego Rhodesa, mamy mistrza World Heavyweight, który właśnie tutaj zmierza jak widać do ringu, więc mistrz World Heavyweight ze swoim oczywiście pasem. Cody właśnie zmierzy się z Edge'em na nadchodzącym pay-per-view i zobaczymy, który z nich będzie mistrzem World Heavyweight. Edge więcej miał razy oczywiście ten pas, bo już zwłaszcza ten design, no to Edge miał więcej razy, ale to Cody myślę, że jest teraz właśnie najlepszym tutaj zawodnikiem na SmackDown, więc ciężko powiedzieć, kto wygra, czy będzie to Edge, czy będzie to Sheamus, czy będzie to Edge, czy będzie to oczywiście Cody Rhodes. W taki sposób kończymy dzisiejszy SmackDown. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!